Kochani, cieszę się, że jesteśmy tutaj zgromadzeni w imię naszego Pana Chrystusa. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli od modlitwy, dlatego proszę zgromadzenie o powstanie, ja natomiast uklęknę. Dobry nasz Boże Ojcze, dziękujemy Ci za przywilej przebywania w Twoim domu modlitwy i studiowania Twojego świętego Słowa. Prosimy, aby Twój Święty Duch był tutaj z nami, dał nam właściwe zrozumienie tego, co będziemy studiować, o czym będziemy mówić. Otwiera nasze serca, otwiera nasze umysły. Daj nam gotowość do tego, by być posłusznym Twojemu Słowu. I dziękujemy Ci za to, że wysłuchałeś tej modlitwy, też powołujemy się na Twoją obietnicę i prosimy w imieniu Jezusa, Twojego drugiego Syna, naszego Zbawiciela. Amen. Kochani, witam Was wszystkich raz jeszcze. Od jakiegoś czasu omawiamy w kazaniach razem tutaj serię pod tytułem Szata. To już będzie czwarte kazanie z tej serii. Podczas tej serii studiowaliśmy o szacie Chrystusa, którą On nam daje. Podążaliśmy za Jezusem przez świątynię, od obozu, przez dziedziniec, przez miejsce święte i do miejsca najświętszego. Nadal pozostajemy w miejscu najświętszym. Dzisiejsze poselstwo nosi tytuł Noszenie szaty. Na początek przeczytam wypowiedź Ellen White z książki Poselstwo do młodzieży, strona 28. Oczywiście te słowa są dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży. Posłuchajcie, cytuję. Sprawiedliwość, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, jest przypisana. A sprawiedliwość, przez którą jesteśmy uświęceni, jest udzielona. Pierwsza jest naszym tytułem do nieba, a druga jest naszym przygotowaniem do nieba. Lub dosłowniej, według oryginału, jest naszym dopasowaniem do nieba. Teraz ja zapytam, której z nich potrzebujemy bardziej? Przypisanej czy udzielonej sprawiedliwości? Obydwu potrzebujemy. Te dwa wymiary sprawiedliwości można odróżnić, ale nie można ich rozdzielić. Rozumiemy? Można je odróżnić, ale nie można ich rozdzielić. To tak, jak nie da rady oddzielić źródła od strumienia. To jest chyba najlepsze porównanie. Najpierw krótko przejdę do tego, co dotąd analizowaliśmy. Studiowaliśmy głównie o przypisanej sprawiedliwości Chrystusa. Gdy Pan prowadzi nas do pokuty, wyznajemy nasz grzech, ufamy, wierzymy w Jezusa Chrystusa, ta wiara jest dynamiczna i aktywna, i zostajemy ochrzczeni, to Jezus bierze swoje życie i swoją śmierć i zalicza je na nasze konto. I Bóg patrzy na nas, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Jesteśmy przyjęci w umiłowanym, posługując się terminologią biblijną. Jest to przypisana sprawiedliwość Chrystusa. Ale dzisiaj będziemy chcieli mówić o udzielonej sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, która wypływa z doświadczenia posiadania przypisanej sprawiedliwości Jezusa. Widzicie, Jezus nie tylko chciał żyć dla nas, ale chciał także żyć w nas. Jezus nie tylko chce, abyśmy byli w Nim, ale On chce być w nas. Nie tylko my w Nim, ale i On w nas. Niektórzy uważają, że sprawiedliwość, którą Jezus nam daje, to jest tylko sprawiedliwość przypisana. Nie mogę się z tym godzić, bo z Pisma Świętego wynika, że szata sprawiedliwości nie obejmuje tylko przypisanej sprawiedliwości Chrystusa, ale także tą udzieloną, która prowadzi nas do właściwego postępowania. Przeczytajmy w Księgi Apokalipsy 19:6-8. Tutaj jest właśnie mowa o tej wspaniałej grupie ludzi, którzy ostatecznie znajdą się w Królestwie, śpiewając Bogu i uwielbiając Go. I słyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto nasz Bóg Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się. Oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Interesujące. Co to jest czysty bisior? Sprawiedliwe uczynki kogo? Świętych. Ale zobaczcie, że świętym dano tę szatę. Zatem nie chodzi o to, że sprawiedliwe uczynki są nasze.
To Jezus działa i żyje przez nas. To nadal jest Jego sprawiedliwość. To nie jest nasza sprawiedliwość, ponieważ my nie mamy żadnej sprawiedliwości, czy to przypisanej, czy to udzielonej. Apostoł Paweł wyraził to mówiąc: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Galacjan 2:20. Jeśli więc żyje we mnie Chrystus, to dla kogo jest chwała? Nie dla mnie. Chwała jest dla Jezusa, który żyje we mnie swoim życiem. Może jeszcze jeden cytat z Ellen White, książki Przypowieści Chrystusa, gdzie Ellen White opisuje tę szatę udzielonej sprawiedliwości. Ze strony 202. Z tym, że poprawiłem to tłumaczenie, aby było zgodne z oryginałem. Ta szata, utkana na krosnach nieba, nie ma w sobie ani jednej nitki wytworzonej przez człowieka. Chrystus w swoim człowieczeństwie wykuł doskonały charakter i ten charakter oferuje, aby został nam udzielony. Nie tylko przypisany, ale też udzielony. Przez swoje doskonałe posłuszeństwo umożliwił każdemu człowiekowi posłuszne zachowywanie przykazań Bożych. Jak to zrobić? Kiedy poddajemy się Chrystusowi, to jest klucz. Kiedy poddajemy się Chrystusowi, nasze serca złączą się z Jego sercem, Jego wola stali się z naszą wolą, nasze umysły staną się jedno z Jego umysłem, nasze myśli zostaną poddane Jemu w niewolę. Żyjemy Jego życiem. Nie naszym życiem, ale Jego życiem. To właśnie oznacza bycie odzianym szatą Jego sprawiedliwości. To wciąż jest Jego, nie moje. Wówczas, gdy Pan spojrzy na nas, nie ujrzy odzienia splecionego z liści figowych, ani na gości i szpetoty grzechu, lecz swoją szatę sprawiedliwości, którą jest doskonałe posłuszeństwo prawu Jahwe. Jak zatem poddać się Jezusowi? Jak możemy żyć życiem Jezusa i radować się w pełni Jego udzieloną sprawiedliwością? Aby to zrozumieć, musimy zrozumieć pewne rzeczy o świętym Bożym prawie. Chciałbym zacząć od pytania, czym jest grzech według Pisma Świętego? Każdy adwentysta powinien znać odpowiedź na to pytanie. Gdzie jest definicja grzechu w Biblii? 1 list Jana, rozdział 3, wiersz 4. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Zakonu, czyli prawa. Tak? W większości przekładów to słowo jest oddane jako prawo. Wiecie, kiedy to czytamy, natychmiast jako adwentystom przychodzi nam na myśl, że grzech to łamanie 10 przykazań zapisanych na kamiennych tablicach. To prawda, ale to nie wszystko. Bo 10 przykazań jest jedynie pisemnym zapisem tego, kim Bóg jest w Jego własnej osobie. A jeśli 10 przykazań jest pisemnym zapisem tego, kim Bóg jest w swoim charakterze i w swojej osobie, to przestępowanie 10 przykazań oznacza przestępstwo przeciwko Bogu, który znajduje odzwierciedlenie w 10 przykazaniach na tych kamiennych tablicach. Widzicie, prawem jest Jezus Chrystus w formie zapisanej. Kiedy przekraczamy zapisane prawo, występujemy przeciwko Jezusowi jako osobie. Będziemy dzisiaj też dużo czytali cytatów z Ducha Proroctwa. Kolejna wypowiedź Ellen White, biblijny komentarz, strona 291. Tak jak mowa jest wyrażeniem myśli, tak też Jezus jest wyrażeniem niewidzialnego Ojca. On jest objawieniem Ojca i jest nazwany Słowem Bożym. Bóg posłał swego Syna na świat. Jego boskość ubrał w człowieczeństwo, aby człowiek mógł być odzwierciedleniem niewidzialnego Boga. On przekazał Jego słowa, objawił Jego charakter, Jego moc i majestat oraz Jego naturę i atrybuty. Boskość przebłyskiwała przez Jego człowieczeństwo złagodzonym i stonowanym światłem. On był ucieleśnionym zakonem Bożym, będącym kopią Jego charakteru. Zrozumieliście? On był ucieleśnionym zakonem Bożym. Co to znaczy, że... Co to znaczy to słowo ucieleśnienie? Oznacza to, że Jezus był zakonem, prawem, w żywej formie. Jezus jest prawem w formie cielesnej. On jest ucieleśnieniem prawa Bożego. Innymi słowy, Jezus żył prawem w swoim życiu.
był żywą ilustracją tego, czym jest zapisane prawo Boże. Zwróćcie uwagę na Psalm 40. To jest proroctwo mesjańskie. Jakby tutaj Jezus mówi o sobie w tych słowach w proroczym wyprzedzeniu. Psalm 40, wiersz od 7 do 8, tak? To są słowa zapisane na długo przed tym, kiedy Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Wiersz 8, 9, tak? Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. A Biblia Księdza Wójka oddaje to bardziej dosadnie. A zakon Twój pośród serca mego. Czyli prawo było wcielone w Chrystusie. Prawo zapisane, 10 przykazań było zapisane w ciele. Jezus wyżywał 10 przykazań. Myślimy czasami, że grzech oznacza złamanie listy 10 reguł, że grzech oznacza łamanie prawa zapisane na kamiennych tablicach. Ale Pismo wyjaśnia, że grzech to nie tylko łamanie przykazań na tablicach z kamienia. Grzech jest przeciwko osobie, która jest odzwierciedlona w tych przykazaniach, w tych 10 przykazaniach. Grzech jest osobisty. Znajdźmy kilka przykładów z Pisma Świętego. Pamiętacie Józefa z Księgi Rodzaju? Do Józefa przyszła żona Potyfara i usiłowała nakłonić go do popełnienia cudzołóstwa. Gdyby popełnił cudzołóstwo, czy złamałby siódme przykazanie, które mówi nie cudzołóż? Tak. Czy złamałby przykazanie mówiące nie pożądaj? Tak. Ale zauważcie, że kiedy próbowała ona zachęcić Józefa, to Józef nie powiedział, jak żeby mógł to zrobić i złamać siódme przykazanie. Jak żeby mógł to zrobić i złamać dziesiąte przykazanie. Nie. Zauważcie, co mówi Biblia. Księga Rodzaju 39, wiersz 9. Co on mówi do tej kobiety? On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko przykazaniu czy Bogu? Przeciwko Bogu. Ponieważ kiedy łamiemy zapisane prawo, to grzeszymy przeciwko tej osobie, która jest odzwierciedlona w tym zapisanym prawie. Wiecie, kiedy plaga szarańczy spadła na Egipt, to w Księdze Wyjścia 10:16 widzimy, że nawet Faraon uznał, że grzech nie jest jedynie złamaniem listy zasad. Uznał, że grzech jest przeciwko osobie, Bogu, bo Bóg jest odzwierciedlony w swoim prawie. Wzywa Mojżesza i mówi: zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu i przeciwko wam. Czyli ponownie grzech jest przeciwko osobie. A kiedy Izrael czcił złotego cielca, Mojżesz wszedł na szczyt góry i błagał, żeby Bóg zachował życie Izraelitów, bo Bóg powiedział, zamierzam wytracić ten lud i wybiorę inny lud, który będzie mi posłuszny. Mojżesz wstawił się wtedy za Izraelem. I zobaczcie, co wtedy Bóg powiedział do Mojżesza. Księga Wyjścia, rozdział 32, wiersz 33. I rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Zobaczcie, kiedy oni zrobili sobie tego złotego cielca i czcili go, jakie złamali przykazanie? Nie będziesz miał innych bogów przede mną, tak? A drugie przykazanie, nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny, też złamali? Tak. Złamali zapisane prawo, prawo z kamienia, tak? Zapisane na kamieniu, znaczy się. Ale co Bóg powiedział? Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Nie przeciwko moim przykazaniom, tylko przeciwko mnie. Grzech jest osobisty. Idąc dalej, grzech Achana, kiedy Izrael wkroczył do ziemi obiecanej. Było powiedziane, że nie wolno brać z Jerycha złota, srebra, ani niczego, bo to ma trafić do świątyni pańskiej, tak? Do przybytku pańskiego. To jest jakby, że tak powiem, dziesięcina była dla Pana Boga z Jerycha. On wziął i cenny płaszcz babiloński jeszcze, tak? I gdy Achan, gdy jego grzech został odkryty, to co powiedział? Złamał przykazanie nie pożądaj, tak? Bo powiedział,
zobaczyłem, pożądałem, tak? Wziął, co było zabronione, więc złamał przykazanie nie kradnij, tak? Z zapisanego prawa, z zapisanego kodeksu, jakbyśmy to powiedzieli. Ale co Achan miał do powiedzenia? Księga Jozuego 7,20. I Achan odpowiadając Jozuemu rzekł: zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela. Łamał przykazanie nie kradnij, ale grzech był przeciwko komu? Był przeciwko Bogu. Ponieważ Bóg jest odzwierciedlony w swoim prawie. Jego grzech nie był sprzeczny z listą zasad i przepisów. Jego grzech był przeciwko osobie. Dawid, jak wiecie, popełnił cudzołóstwo. I mało tego, popełnił także morderstwo. Pokutował z tego powodu i napisał słynny Psalm 51. I nawet Dawid rozumiał to, że pomimo, że złamał siódme przykazanie nie cudzołóż i złamał szóste przykazanie nie kradnij, nie zabijaj, tak? Nie zabijaj, to zdał sobie sprawę, że jego grzech był naprawdę grzechem przeciwko Panu. Psalm 51:6. Dawid modli się do Boga: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Nowy Testament, ta sama idea. Przypowieść o synu marnotrawnym. Syn marnotrawny. Co zrobił? Czy złamał przykazanie, które mówi czci ojca swego i matkę swoją? Tak. Czy złamał przykazanie nie cudzołóż? Wiemy, że przynajmniej jego brat to powiedział, tak, że spał z nierządnicami. Prawdopodobnie tak. Najprawdopodobniej. Ale kiedy wraca do domu, nie mówi: ojcze, zgrzeszyłem, łamiąc przykazanie, które mówi czci ojca swego i matkę swoją. Zgrzeszyłem, ojcze, przez to, że sypiałem z nierządnicami. Ale syn marnotrawny, gdy przyszedł do ojca, to powiedział: zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciwko Tobie. I nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Gdy Jezus przyszedł na świat, to Boże prawo zostało zapisane w Jego sercu. Prawo zapisane było w tablicach Jego serca i dlatego Jezus żył tym, czym jest prawo. Wiecie, kiedy łamiemy jedynie zapisany kodeks, to kamień jest zimny, nieożywiony, nieczuły, twardy. Kiedy złamiesz 10 przykazań, to one nie mogą ronić łez. Prawda? 10 przykazań nie może powiedzieć: wybaczam ci. Ponieważ 10 przykazań jest tylko odzwierciedleniem tego, kim Bóg jest w swojej osobie. Ale kiedy grzeszysz, ranisz serce Boga. Bóg roni łzy i Bóg może również powiedzieć: wybaczam ci. Wiemy, że jest wielu chrześcijan, którzy mówią, że prawo zostało przybite do krzyża. I to oczywiście wynika z bardzo pobieżnej lektury listu do Kolosan. Jakby nie chcę dzisiaj zagłębiać się w analizę listu do Kolosan, tych fragmentów, ale być może pamiętacie, że Ellen White w Wielkim Boju napisała taką myśl, że tak jak odrzucenie Jezusa było wielkim grzechem Żydów w czasach Jezusa, tak? Tak samo wielkim przestępstwem chrześcijańskiego świata dzisiaj jest odrzucenie prawa Bożego, fundamentu rządów Bożych w niebie i na ziemi. I ktoś mógł powiedzieć, że odrzucenie Jezusa, a odrzucenie prawa to są dwa różne grzechy. Ale to jest tak naprawdę ten sam grzech, oglądany z różnych punktów widzenia. Kiedy krzyżujesz prawo, to krzyżujesz Jezusa, bo Jezus jest odzwierciedlony w prawie. Nie możesz kochać Jezusa i ukrzyżować prawa, ponieważ prawo jest odzwierciedleniem tego, kim jest Jezus. Mało to dzisiaj jest chrześcijan, którzy twierdzą, że kochają Jezusa, a zwalczają Boże prawo, jak tylko się da, nazywając tych, którzy chcą być Bogu wierni, legalistami. Czy posłuszeństwo wynikające z miłości jest legalizmem? Czy wiecie, że prawdziwy chrześcijanin odczuwa miłość i nienawiść w tym samym czasie? Tak jak Jezus. Wiecie, do Hebrajczyków 1:9 tak jest napisane o Jezusie. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Co Jezus kochał? Sprawiedliwość. Czego nienawidził? Nieprawości. Można tłumaczyć to też inaczej. Bezprawia. Łamania prawa.
Jezus, jak wiemy, nienawidził grzechu, ale kochał grzesznika. My zazwyczaj na odwrót. Kochamy grzech i nienawidzimy grzesznika. Lubimy krytykować i nienawidzić innych ludzi, dlatego że grzeszą inaczej niż my. W każdym bądź razie, grzech to coś głębszego niż łamanie listy zasad i przepisów, jak mówiliśmy do tej pory. Grzech to coś więcej niż łamanie zapisanego prawa. I nie mówię, że grzech to nie jest łamanie zapisanego prawa. Ale zapisane prawo jest dane, aby ludzie mogli mieć więzi, relacje. Czy nie jest prawdą, że kiedy łamiemy prawo, to łamiemy więzi? Co mówi Izajasz 59:2? Lecz wasze winy są tym, co odłączyło was, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Zatem, kiedy łamiemy prawo, to łamiemy więzi. To Izajasz mówi, wasza więź z Bogiem została zerwana z powodu grzechu. Ponieważ prawo opisuje doskonałe więzi. Bo na przykład, co by to dało powiedzieć, nie zabijaj, gdyby nie było nikogo do zabicia? Co by to dało powiedzieć, nie cudzołóż, jeżeli nie byłoby nikogo, z kim można byłoby popełnić cudzołóstwo? Co by to dało powiedzieć, nie pożądaj, jeżeli nie byłoby nikogo, kto miałby majątek lub żonę do pożądania? I co by to dało powiedzieć, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić, aby przestrzegać sabatu Pana, gdyby nie było Pana sabatu? Innymi słowy, prawo opisuje doskonałe więzi międzyosobowe, między Bogiem a ludźmi i między ludźmi wzajemnie. A kiedy łamiemy prawo, zrywamy nasze więzi z Bogiem, ponieważ Bóg jest uosobieniem prawa. Kiedy mąż albo żona popełnia cudzołóstwo, to czy łamie przykazanie, które mówi nie cudzołóż? Także przykazanie, które mówi nie pożądaj? Tak. Czy to rani ludzi? Chyba nie muszę odpowiadać. Czy to rani współmałżonka? Czy to rani dzieci? Czy to rani Kościół? Czy to rani tego grzesznika? Oczywiście, że tak. Nie ma ochoty się modlić, nie ma ochoty świadczyć, nie ma ochoty czytać Biblii, bo jego grzech oddzielił go od Boga. Łamanie zapisanego prawa złamało więź z Jezusem. W ten sposób można o każdym grzechu powiedzieć, tak? Którego oczywiście człowiek jest w pełni świadomym. Inna sprawa, na przykład współczesne rozrywki, filmy, seriale, które oglądamy w kinie, telewizji, w internecie nawet. Wystarczy wyciągnąć telefon i już możesz sobie obejrzeć film, tak? A co tam jest? Przemoc, seks, zdrada, kłamstwo, spirytyzm? Wszystko naraz. Sami w jednym filmie to wszystko jest naraz. W dzisiejszych czasach wszystko jest nasycone spirytyzmem. Nie mówiąc o przemocy i seksie, tak? Jeżeli oglądamy takie rzeczy, to czy to nas czyni bardziej podobnymi do Jezusa? No szczerze. Nie. To sprawia, że nie jesteśmy podobni do Jezusa. Nie tylko łamiesz zapisane przykazania, ale to sprawia, że nie jesteś podobny do Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie powód, dla których powinniśmy odrzucić te rzeczy. Sabat. Czy złamanie sabatu wpływa na nasz związek z Chrystusem? Dlaczego Bóg dał nam sabat? Nie po to, żebyśmy byli bezczynni, nic nie robili. Tak? I byli smutni, nieszczęśliwi, bo nic nam nie wolno, bo dzisiaj sobota. To nie tak. Celem sabatu jest więź. Jest to czas, który Bóg oddziela i chce, abyśmy my oddzielali, aby wzmocnić naszą więź z Jezusem. A kiedy nie zachowujemy sabatu, kiedy łamiemy sabat, nie tylko łamiemy przykazanie, ale zrywamy więź z Jezusem. Ponieważ Jezus chce mieć społeczność z nami przez cały ten święty dzień sabatu. Adam i Ewa. I ich grzech. Jak to wyglądało? Czy po popełnieniu grzechu przez Adama i Ewę pokutowali na początku? Nie. Próbowali usprawiedliwić swój grzech. Bóg pyta, dlaczego to zrobiłeś? A Adam pokazuje palcem, kobieta, którą mi dałeś. A kobieta znowu mówi, wąż, którego stworzyłeś. Gdybyś mi nie dał tej kobiety, a kobieta by mnie nie skusiła, to bym był bezgrzeszny. Gdyby nie to, że stworzyłeś tego węża, to też byłabym bezgrzeszna. Ostatecznie to twoja wina, Panie Boże. Wina kobiety, wina węża. Tylko nie moja. Zawsze jest ktoś,
Ale kiedy Adam i Ewa rzeczywiście żałowali swojego grzechu? Żałowali swojego grzechu, kiedy musieli ofiarować pierwszego baranka. To musiała być dla nich tortura. Nigdy wcześniej nie było śmierci, a oni musieli własnoręcznie zabić to zwierzę, widzieć, jak ono umiera. A potem ich stwórca odział ich w skóry, ich zwierząt, powiedział: ten baranek reprezentuje mnie. Wasz grzech sprawi, że przyjdę, poniosę wasz grzech, poniosę straszliwą karę. I jak myślicie, czy Adam i Ewa powiedzieli teraz: nie chcemy już mieć nic do czynienia z grzechem? Ja wierzę, że tak. Ponieważ to zraniło ich ukochanego przyjaciela, ich stwórcę, Jezusa Chrystusa. Widzicie, sposobem na zwyciężenie grzechu w naszym życiu nie jest patrzenie na prawo, ale patrzenie na Jezusa. Ponieważ kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy absolutną, bezgrzeszną doskonałość. Tego, który zasługuje na życie. A potem widzimy Jezusa wiszącego na krzyżu, gdy jest nagi, oszpecony, z ranami na różnych częściach ciała. Mówimy: Jezu, dlaczego Ci się to przytrafiło? A Jezus mówi: z powodu Twojego przestępstwa prawa, ponieważ Wasze grzechy dokonały rozdzielenia między Tobą a mną, ponieważ poniosłem Twoją karę. A kiedy widzę, że grzech jest osobisty, kiedy widzę, że grzech nie tylko łamie listę zasad i przepisów, ale faktycznie grzeszy przeciwko czyjemuś charakterowi, mówię: Jezu, nienawidzę grzechu i kocham Ciebie. Powód, dla którego nie przezwyciężamy grzechu, jest taki, że patrzymy na wszystko inne oprócz Jezusa. Przykład? Powiedzmy sobie o doświadczeniu Piotra i Judasza. Obydwaj sobie, że tak powiem, nagrabili, tak? Piotr zaparł się Jezusa ile razy? 3 razy. I to nie dlatego, że Piotr bał się umierania. Myślicie, że Piotr bał się śmierci? Nie, nie był tchórzem. Ponieważ na krótko przed tym, jak Jezus został aresztowany, nawet wyciągnął miecz i odciął ucho tak? Sługi arcykapłana, bo był gotów bronić królestwa Jezusa mieczem. Dzisiaj też jest wielu takich obrońców kościoła, którzy też chcieliby przemocą nawet bronić kościoła. Na pewno nie są tchórze. Ale jaki jest prawdziwy powód, dla którego Piotr zaparł się Jezusa? Najgorszy możliwy powód. Było mu wstyd, że jest związany z Jezusem. Przeczytam wam z życia Jezusa, strona 509. Ellen White pisze: gdyby zażądano od niego, od Piotra, aby wstawił się za swym nauczycielem z bronią w ręku, stałby się z pewnością odważnym żołnierzem, lecz gdy zostało na niego skierowane oko wzgardy, postąpił jak tchórz. Wielu jest takich, którzy nie uchylają się od czynnej walki o swego Pana, lecz w obawie przed ośmieszeniem zapierają się swojej wiary. Oni pokazują na niego palcem: a, to ty byłeś z tym Jezusem. Czy to jest twój Mesjasz? I poczuł pogardę i drwiny. Wtedy zaparł się Jezusa. Najgorszego rodzaju zdrada przeciwko Panu. Ale na szczęście Jezus powiedział Piotrowi, to jest w Ewangelii Łukasza, tak? W 22 rozdziale: kiedy się nawrócisz, widzicie, wtedy jeszcze Piotr nie był nawrócony. Miał się nawrócić w przyszłości. Co z takiego skłoniło Piotra do nawrócenia? Czy spojrzał na 10 przykazań i powiedział: o, zgrzeszyłem przeciwko 10 przykazaniom? Nie. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wiersz od 60 do 62. Jest tu opisany moment, kiedy Piotr się nawrócił. Piotr zaś odrzekł człowiekowi, który oczywiście mówił mu, że on był z tym uczniem Jezusa, a on mówi: że nie, gdzie tam ja? Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra. Ich oczy się spotkały. I przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Co doprowadziło do nawrócenia Piotra? Patrzenie na prawo jako na kodeks, czy patrzenie na Jezusa? Patrzenie na Jezusa. I na to, co jego grzech zrobił Jezusowi, jego najlepszemu przyjacielowi. Piotr się wtedy nawrócił. I od tej pory wiemy, że jego życie też diametralnie się zmieniło.
Piotr, którego widzimy później w Dziejach Apostolskich, jest już zupełnie innym człowiekiem. Ale zobaczcie, Judasz. Zupełne przeciwieństwo. Biblia mówi, że Judasz żałował, że wydał Jezusa, tak? Ale czy wiecie, czego żałował? Żałował za konsekwencje swojego grzechu, że jego plan nie wypalił. Nie wiem jak wy, ale generalnie ludzie uważają, że celem Judasza było wydać Jezusa na śmierć. Śmierć Jezusa nie była celem Judasza. Próbował on raczej wywrzeć nacisk na Jezusa do ucieczki i obwołania się królem. Myślał, że jak przyjdzie motłoch, jak go będą chcieli aresztować, jak go będą chcieli wiązać, pobić, to wtedy Jezus się uwolni i powie dosyć i wtedy wreszcie będzie mógł się obwołać królem. Doczesnym królem, tak? Ale kiedy Judasz zobaczył, że Jezus pozwolił się aresztować, maltretować i zaprowadzić na krzyż, wtedy powiedział, mój plan się nie powiódł. Nie dostałem tego, co chciałem. I dowód, że tak naprawdę nie zamierzał wydać Jezusa na śmierć, polega na tym, że wrócił, rzucił te pieniądze do świątyni i powiedział, wydałem krew niewinną. Gdyby Judasz chciał śmierci Jezusa, to by nie zachował się w ten sposób, prawda? Bo by dostał to, czego chciał. Ale ponieważ nie wypalił jego plan, który sobie ułożył, to co zrobił? Biblia mówi, że poszedł i się powiesił. Jaka jest różnica między śmiercią Piotra a śmiercią Judasza? Gdy Piotr miał być ukrzyżowany, według książki Działalności Apostołów, to w zasadzie potwierdza tradycja wczesnochrześcijańska, zamierzono go ukrzyżować standardowo, głową do góry, a on powiedział, nie, nie, nie jestem godzien takiej śmierci jak mój mistrz, ukrzyżujcie mnie głową w dół. Natomiast Judasz, który żałował konsekwencji jego grzechu, a nie za to, co grzech zrobił Jezusowi, poszedł i popełnił samobójstwo. Bóg chce zapisać jego prawo w naszych sercach i w naszych umysłach. On chce, aby prawo było w nas wcielone. On nie chce, aby prawo było po prostu na kamiennych tablicach. Gdybym ja porównywał moje życie do tablic z kamienia. Nie. On chce wziąć prawo i chce je zapisać na tablicach mojego serca. Obiecuje przede wszystkim dać każdemu z nas nowe serce. Zwróćcie uwagę. Poznamy też te wiersze. Księga Ezechiela, rozdział 36, 26, 27. Wspaniała obietnica. Zanim przeczytam to z Ezechiela, to dodam, że to jest natychmiastowe dzieło. Zmiana serca jest natychmiastowa. Dlatego, że Bóg nie wstawia bypassów, nie wymienia zastawek, nie wkłada rozruszników. Bóg jest doskonałym chirurgiem, który wykonuje tylko transplantację. On nie naprawia naszego serca. On wymienia nasze serce. Jest napisane, i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Zobaczcie, Bóg mówi, dam wam nowe serce, a wtedy będziecie czynić to, czego wymaga prawo. Włożę nowego ducha do waszego wnętrza. A potem mówi, i w rezultacie będziecie chodzić według moich ustaw. Będziesz postępował według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Bóg obiecuje wyjąć nasze stare serce, dać nam nowe, gdy go o to poprosimy. Zatem otrzymanie nowego serca następuje w momencie naszego nawrócenia, gdy o to poprosimy. Ale zapisywanie prawa w naszych sercach to proces trwający całe życie, kiedy mamy nowe serce. Ustęp, który jest bardzo podobny do tego z Ezechiela, jest także w księdze Jeremiasza. 31-33. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon gdzie? W tym samym miejscu, w którym było ono w Jezusie. W ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Bóg nie chce, aby 10 przykazań były tylko na tablicach z kamienia. On chce zapisać 10 przykazań na tablicach naszych serc. Tak jak zapisano je na tablicach serca Jezusa. I dzisiaj niektórzy mówią, że nie można mieszać starego przymierza z nowym.
Nowe przymierze nie oznacza, że jest nowe prawo. Prawo jest cały czas to samo. Zmienia się tylko miejsce, gdzie zostało zapisane. Już nie jest na tablicach z kamienia. Jest na mięsistych sercach. Wypisane przez Ducha Świętego. I tak jak było powiedziane w Ezechiela, Bóg mówi, że to ja uczynię, że będziecie przestrzegać moich praw. Cała chwała cały czas należy wyłącznie do Niego. Pytanie brzmi, jak Bóg zapisuje 10 przykazań w naszych sercach? Apostoł Paweł ma odpowiedź. Drugi list do Koryntian, rozdział 3, wiersz 18. My tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Im więcej czasu spędzamy z Jezusem na modlitwie, im więcej czasu spędzamy z Jezusem podczas studiowania Biblii, im więcej czasu spędzamy mówiąc o Jezusie, im bliżej przybliżamy się do Jezusa, ponieważ na Niego patrzymy. Tak właśnie Jego życie staje się naszym życiem. Coraz bliżej każdego dnia. I w ten sposób Jego charakter staje się naszym charakterem. Jest to zobrazowane w miejscu świętym, w świątyni. Mamy tam ołtarz kadzenia, stół na chleb pokładne i świecznik, tak? Ołtarz kadzenia przedstawia modlitwę. Stół na chleb pokładne reprezentuje studiowanie Bożego Świętego Słowa. I świecznik, którego zadaniem było dawanie światła, reprezentuje fakt, że Bóg daje nam oliwę, abyśmy mogli oświecać świat przez Jego Ducha. Innymi słowy, świadczenie, tak? Czyli to jest tak zwany trójkąt uświęcenia. Modlitwa, studium Biblii i świadczenie. I to prowadzi do zrównoważonego życia chrześcijańskiego i bliskiej więzi z Jezusem. Jaki jest więc sekret na pokonanie grzechu, aby mieć udzieloną przez Chrystusa sprawiedliwość? Codziennie nam on ją udziela, jeżeli jesteśmy z Nim w społeczności. Poprzez modlitwę, studiowanie Biblii, poprzez świadczenie, rozważanie Go, pozostawienie wszystkiego innego za sobą. Dlaczego? Ponieważ przez patrzenie jesteśmy przemienieni. To jest prawo życia. Składamy się fizycznie z tego, co jemy, a duchowo jesteśmy złożeni z tego, co jemy przez nasze oczy i uszy. Bo fizycznie jemy przez usta, a duchowo jemy przez oczy i uszy. I każdego dnia, gdy patrzymy na Jezusa przez modlitwę, studium Biblii, poprzez świadczenie, mówienie o tym, jaki On jest cudowny, przemieniamy się na Jego obraz, na to samo podobieństwo. Jego udzielony charakter, szata Jego udzielonej sprawiedliwości wchodzi w nasze życie. Poddajemy się Mu. Jego myśli stają się naszymi myślami. Jego wola staje się naszą wolą. Jego umysł staje się naszym umysłem. I jesteśmy jedno z Nim. Dlatego musimy błagać Pana, aby odwrócił nasze oczy od śmieci tego świata, a skierował je na Jezusa. Aby codziennie chrzcił nas swoim duchem, abyśmy wzrastali na Jego podobieństwo. Abyśmy byli gotowi na Jego przyjście. I chciałbym, abyśmy właśnie taką modlitwę mogli teraz wznieść do Boga. I kto pragnie do tej modlitwy dołączyć, niech powstanie. A ja uklęknę. Módlmy się. Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za te wspaniałe obietnice. Za to, że w Chrystusie mamy szatę przypisanej i udzielonej sprawiedliwości. Przypisana sprawiedliwość jest źródłem, a udzielona strumieniem. Przez Chrystusa mamy dostęp przed Twój tron, Ojcze nasz. Ale także Chrystus pragnie żyć w nas, abyśmy mieli Jego charakter. Abyśmy nie musieli się wstydzić w dniu sądu. Ojcze, pragniemy każdego dnia chodzić z Jezusem. Pragniemy, aby nasze serca były odnowione. Nie wiemy, ile jeszcze potrwa ten świat. Nie wiemy, ile my jeszcze będziemy trwać na tym świecie. Dlatego chcemy Cię prosić, aby ten czas był wypełniony tylko i wyłącznie życiem w pełni naszego oddania Chrystusowi. Ześlij nas, swego Świętego Ducha, abyśmy prowadzili zwycięskie chrześcijańskie życie, abyśmy patrzyli na Jezusa nie na grzech, nie na prawo, ale na Tego, który to prawo ustanowił, Tego, który tym prawem jest, na Tego jedynego Syna,
To jest odzwierciedlenie Twojego charakteru, abyśmy my mogli być odzwierciedleniem Jego charakteru. W Twoje ręce się składamy, dziękując Ci za wysłuchanie tej modlitwy i za Twoją wspaniałą obietnicę. Już prosimy w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.